Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj spróbujemy przedstawić sytuację panującą w branży samochodowej, jeśli chodzi o takie legendy, które zaczynają się tworzyć. Drodzy Państwo, w związku z tym, że też prowadzimy działalność tak, w zakresie napraw pojazdów, to jakby w kręgu naszych zainteresowań jest to, co się pojawia w mediach na temat warsztatów, tak? Część z tych rzeczy najprawdopodobniej, no część na pewno jest prawdziwa, część jest napompowana, nadmuchana i nierealna, część w ogóle jest sterto bzdur. Ale jakby dzisiaj nie o tym. To znaczy chcesz powiedzieć o obsłudze klientów w warsztatach samochodowych, nie, że niektórzy ludzie podejrzewają Was o jakieś niecne zamiary, ale nie jest to ich szczera wypowiedź, tylko ktoś to firmuje. I teraz Mirosław tutaj tak myślę, mniej więcej troszeczkę nakreślił sytuację, ale chodzi głównie o takie rzeczy. Pojawiają się takie filmiki, programy, czy może cykliczne takie, ja nie wiem jak nazwać, bo odcinki na przykład jakichś youtuberów, no, tak, tak, którzy tam zajmują się mechaniką, rozwiązywaniem problemów i tutaj na przykład, żeby Państwo mogli zrozumieć, o co mi chodzi, na przykład pojawia się taka teza, znany youtuber, tak, siada tam w tym swoim warsztacie i mówi tak, dzisiaj porozmawiamy, drodzy Państwo, na temat wymiany oleju i to, co nagminnie dzieje się w warsztatach samochodowych. No więc ja zaciekawiony słucham. No i drodzy Państwo, słyszę tak. Nagminną praktyką warsztatów samochodowych jest to, że przy założeniu, że pojazd powinien posiadać olej syntetyczny, czyli o wartości 5W, załóżmy 30, to jest jeden z droższych olej, tak, bo to jest syntetyczny. Warsztaty 150 co najmniej za piątkę. Tak, warsztaty stosują tutaj, obniżając normę, 10W40, półsyntetyczny. Tym samym kradąc, okradając klientów na raz, że na niewłaściwy to olej został zalany, bo jest niewłaściwy, a dwa na różnicy cenowej. I pierwsze jak to usłyszałem, to myślałem, że z tym leje, bo tak sobie pomyślałem, no skąd ten człowiek takie rzeczy wie, jeśli sam tego nie robi. To kto mu o tym powiedział, tak? No bo to jest złodziejstwo w czystej postaci, to jest największe złodziejstwo z podstawowych złodziejstw, tak bym to nazwał. Bo ten tańszy olej to z 80 zł za 4. No jest praktycznie o 50% jest tańszy, tak? Więc skąd wie? No, cofnijmy się do jego wypowiedzi. Mówi, że nagminnie stosowana to jest praktyka. No i co, pierwsze mi coś się nasunęło, no to nie wierzyłem, co słyszę, no a potem pozwoliłem sobie oczywiście jako ja, nie ukrywając się za jakimiś tam zdjęciami, czymkolwiek, napisałem, że skąd czerpią tą wiedzę, bo chodzi na to, że musi z tymi złodziejami współpracować, tak? I takich programów, czy tego typu programów jakby jest już, można zaobserwować jakąś taką znaczną ilość, że to się pojawia w prasie, w jakiejś tam fachowej, w jakichś mediach takich fachowych, tudzież są takie portale branżowe. No i drodzy Państwo, i to przykuło moją uwagę, ale też przykuło uwagę firm, które handlują częściami samochodowymi, tak jak u nas na przykład Profi Serwisów i tudzież jeszcze większych sieci.
I oni przyglądali się temu. I się okazało, że większość tych wszystkich youtuberów słynnych, z którymi ja przynajmniej miałem do czynienia, i tych portali branżowych, one mają powiązania z branżą motoryzacyjną, ale... Ale, Mirku, ale jeśli chodzi o producencko. I teraz pytanie, po co to robić? No, po co to robić? No wiadomo, nie są konkurencyjne serwisy, tak? Czyli markowe serwisy nie są w żaden sposób konkurencyjne. Ani... Dużo droższe. Są dużo droższe. I teraz tak, ludzie, może inaczej, bardziej ogólnie, nie stanowią żadnego filaru jakości już w tej chwili. Nie stanowią. Bo wiemy to dokładnie, widzimy co przyjeżdża i żeby nie oczerniać, po prostu nie jest to żaden wyznacznik jakości w tej chwili. Serwis pojazdów nowych nie jest wyznacznikiem markowym żadnej jakości, żadnej, zupełnie żadnej. Ale może po prostu bardziej otwarcie przyjmuje klienta, kawę, herbatę, pan siądzie, stanowisko oczekiwania, damy panu taksówkę, pan se pojedzie na zakupy, taksówka na nasz koszt. Pojedzie, za 5 godzin pan wróci, dzwoni pan po tą taksówkę, ona pana przywiezie, tu jeszcze znowu panu kawę, herbatę, pełne, dostaje pan wymyte auto i co prawda no, przez te 5 godzin on też nie wie, co oni tam robili, no ale usługa była i klient wyjeżdża zadowolony. I no, jest to prawda, tak, ale jakby jeszcze do czego innego zmierzam, że walka zaczyna się dosyć nieuczciwa, tak? No bo tak, byliśmy długi czas odcięci od informacji serwisowych. Jesteśmy trzymani z dala od informacji serwisowych i oprogramowanie to my sobie jeszcze poradzimy, bo no. Unia Europejska zmusiła serwisy większości ale do. Ale tak jesteście. Trzymani z dala, tak? Za elektronikę bym powiedział. No. Trzymani z dala od tych, bo są dużo akcji serwisowych, jest dużo rzeczy obdarzonych wadami. Drodzy Państwo, na pewno o tym wiecie. I trzymani z dala. Ale to też nie pomogło tak, i jak widać u nas w okolicy, zamykało się wiele serwisów już, tak? Markowych, i ich już nie ma, już najprawdopodobniej nie będzie. Część zaczyna przysiadać, kolokwialnie mówiąc. Wszystko dlatego, że się realia zmieniły i... Czyli, Adrian, jednak duże firmy, które posiadają swoje firmowe serwisy, dbając o swoje interesy, prowadzą nieuczciwą konkurencję w sensie takim, jakby sugerując, że prywatne warsztaty nie obsłużą tak klienta jak my. Takie, no tak myślę, że można by było to podsumować. No, z całą pewnością. I to na pewno zgodzę się z tym, że to nie jest prawda, bo są prywatne warsztaty, które również robią taką obsługę klienta, o której tutaj wcześniej mówiłem, że też zostanie im ta kawa, herbata i ta taksówka i tak dalej. Także nie ma tutaj reguły i nie można podchodzić do tego, że prywatny coś kombinuje. Jeśli kombinacja gdzieś występuje, powiedzmy, na jakichś etapach, to ona występuje wszędzie. I nie myślcie Państwo, że będziecie gorzej obsłużeni w prywatnym warsztacie, a lepiej w serwisie renomowanym. Bo kiedyś musieliście tam jechać, bo to było związane z gwarancją. Dzisiaj już niekoniecznie, bo Unia wprowadziła, powiedzmy, takie możliwości, że możecie korzystać z części zamiennych. Prawda, aczkolwiek generuje to problemy, kiedy w okresie gwarancyjnym tak. Po prostu nie pojedziecie, drodzy Państwo, ale... To gwarant odmówi świadczenia. Żeby jeszcze jako ciekawostkę powiedzieć, że grupa marek, już też, bo to nie chodzi, żeby kogoś obczerniać, bo wszyscy już przyzwyczajeni jesteśmy do wylewania pomyj każdy na każdego, ale my tu tego nie będziemy robić. Pewne grupy na przykład pojazdów, tak, marek, nie informują o awariach. Informują tylko klienta czy użytkownika o poważnej awarii, no wtedy rzeczywiście, kiedy groził że ten pojazd ulegnie jakby dużej awarii, wtedy on zakomunikuje, że coś dzieje się. Czyli tak, temperatura, ciśnienie oleju, inne rzeczy elektroniczne, jak Państwo sobie to spróbujecie przybliżyć, to dowiecie się, że
większość ludzi ma te same zdanie na ten temat, że dopiero włączają się komunikaty w pobliżu serwisów markowych. Chciałem powiedzieć tylko o tym, że nawet komunikat o awarii nie pojawia się w cyklu użytkowania miejskiego, czyli w obrębie działania klienta, tylko pojawia się na przykład w momencie, kiedy przyjeżdża się obok serwisu. Czyli tam działa ta telemetria tak zwana, kiedy te auto się komunikuje z serwisem. Drodzy Państwo, tak to jest, że te auto nas, tak? są monitorowane. Nawet, nawet wiadomo, wiedzą serwisy po dokładnej analizie, ile było paliwa, załóżmy, jeśli się uszkodzi system wtryskowy, ile miał paliwa i co robił, przy jakiej prędkości, jak często zmieniał biegi, z jaką średnio, z średnimi obrotami jeździł i co wyprawy z samochodem. Sam wiesz, że elektronika czyni cuda i jak to mówi Pegasus, działa na telefonach, więc tak samo działa w samochodach. Masz ostatnio, już instalują w tych nowych samochodach ten system automatycznego wzywania pomocy, prawda? Co jest oczywiście no super i tak. Ale ja sam mam samochód, który odkrywa się klawisz, naciska tak. SOS i za chwilę ładnym głosem pani dzwoni do mnie i pyta, co się stało. Mówię tutaj, że jak następuje wypadek i prawda, strzeli poduszka, więc wysyła sygnał od razu, że tam się coś dzieje. I to będzie, od tego nie uciekniemy, nie? To, że będzie śledzony za parę lat przez wszystkich jako dalej. Teraz Warszawa na przykład sobie założyła system inwigilacji, realizują to w tej chwili, że automatycznie będą analizować tablice rejestracyjne. Kupili to, chyba będzie kosztować z 800 tysięcy euro. I jak będzie samochód poszukiwany po numerze rejestracyjnym, to piorunem go wyłapią. No i to będzie ta inwigilacja już stopniowo w całym kraju, ale tak jak jest na przykład, proszę bardzo, inwigilacja obywateli w Chinach. No perfekcyjna. Jeżeli chcą Chińczyka jakiegoś znaleźć, rozumiesz, to sieć kamer jest taka, że oni tylko rzucą i za jakiś czas mówi tam w wiosce dolnej. Drodzy Państwo, Mirosław ściągnął nas ze szlaku. Ale to wszystko właśnie mówię o elektronice samochodowej, że trzeba o tym pamiętać, że elektronika będzie nas wyręczać. I te prace nad samochodem bez kierowcy ciągle trwają, ciągle jeszcze tam niedoskonałości są, zawodzi ten samochód, ale tak będzie. Te samochody w przyszłości będą jeździć same. Tak jak niestety nie uciekniemy od elektrycznych samochodów. Już w tej chwili te tiry elektryczne pierwsze powstały, już Girteka, firma w sumie litewska, działająca na rynku polskim, 600 ciężarówek elektrycznych zamówiła, wy sobie wyobrażacie, które wyprodukują w ogóle w Skandynawii. Mirku, jestem zszokowany, bo ja nie mówię, że ja popieram Mirek to, nie pozwoli. Tylko widzę te przełożenie wajchy. I tu właśnie. Ale Mirek, nie tu, bo nie tu zabrnęliśmy. Tu! Chodzi o to, że spróbujmy dokończyć. Że będziesz śledzony elektroniką i nawet nie będziesz o tym wiedział, prawda? Że samochód, oni dostaną meldunek firmowej stacji producenta, że przyprowadził klient samochód do ciebie, a ty się w nim grzebałeś. Nie, to już jest wiadomo, bo tam jest taki klucz zabezpieczeń, który my musimy wyłączyć, korzystając z oprogramowania legalnego oczywiście. I on wtedy wyłącza, załóżmy, zabezpieczenie, czy dostaje zgodę na to. Ale do czego jeszcze zmierzamy? I chodzi o nasuwa się teraz takie pytanie, no bo powiedziałem Państwu, co załóżmy robi jakiś kapitał tak markowy z wizerunkiem mechanika. No w ten sposób go niszczy i próbuje właśnie tego klienta odepchnąć. Skarga została przyjęta. Od nas. Pokażemy to. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej rzeczy, bo już korzystając z tego wszystkiego, kwestia reklamacji, tak? No my sami prowadzimy działalność. Też nie zawsze nam wszystko wychodzi, bo tu trzeba jasno powiedzieć, nie zawsze wychodzi. Nie zawsze wszyscy są wszystkiego zadowoleni. Nie zawsze my jesteśmy zadowoleni. I jeszcze taka jedna rzecz, bo ja to z życia, oczywiście od siebie. Nie zawsze też u nas w domu jest wszystko dobrze. Nie zawsze jesteśmy wypoczęci. Mamy tak samo kredyty też jak Państwo, tak? Nerwy może krótsze niż drodzy nasi klienci. I mnóstwo takich czynników. I teraz tak, no w serwisie markowym tak jest pięknie, jest ładna pani albo ładny młody chłopak. I on teraz siedzi na tej biurze przyjęć, on przyjmie to autko, poda Państwu kawkę, miło porozmawiacie. No u nas najczęściej, tak jak u mnie, to ja jestem i robolem, i sekretarką, i mechanikiem, i jeszcze wieloma innymi funkcjami. I tylko... Czyli musisz się rozrosnąć. Nie masz... Jeśli byś chciał. Nie, ale już dodaję dokończyć. Ja nie będę nikomu dorównywał, nie chcę. Ja się nie mam czego wstydzić, bo lat wstecz byliśmy gdybyś tu. Gdybyś chciał zapewnić teraz jesteśmy spotkania tu z klientem. Ale to wszystko przecież kosztuje pieniążki. No,
Dokładnie. To wszystko kosztuje. Nic Państwo za darmo nie macie. Ja Państwu gwarantuję, u mnie też niczego za darmo nie macie. Tak. Nigdzie nie macie za darmo. Nie ma takich systemów, żeby za darmo. No i teraz chodzi do, przejdźmy do meritum. Jeśli chodzi o reklamację, no czytamy też, co się pisze na nas, na wpisach. To część rzeczy, to ja uważam, że powinni nas od razu do więzienia wsadzić, nawet bez wyroku za te rzeczy, które my tam jako mechanicy wyprawiają, od razu zamknąć. Część rzeczy oczywiście jest prawdziwa, część jest nieporozumieniem w tych wpisach. Ale o co chodzi? Żeby można było wypełnić funkcję tej gwarancji czy reklamacji, to drodzy Państwo, ja zauważyłem, że większość ludzi nie mówi, tylko się obraża. Po prostu nie mówi, więcej nie przyjeżdża. A ja proponuję Państwu, bez względu, czy Państwo potem będziecie przyjeżdżać, czy do kogokolwiek, czy do mnie, czy do kogoś innego, po prostu wrócić i mu powiedzieć, że jest niedobrze. U nas na przykład w firmie, no ile ja procent mogę tych wszystkich usług wykonać? Ja, to pewnie dotyczy wszystkich warsztatów. Ile mogę procent wykonać? Mając trochę czasu i po nocach, bo do 23, do 22, tak? No to załóżmy, że ja zrobię 20% wszystkich wykonanych usług. Czyli pozostałe 80% zostało wykonanych przez mechaników, pracowników. Nad którymi też nikt nie stoi ciągle nad głową i nie kontroluje. Więc nawet jeśli Państwu by się nie spodobała usługa u nas czy u kogokolwiek innego, no to właściciel, podejrzewam, też by chciał wiedzieć, co takiego się stało i czemu Państwo nie są zadowoleni. No bo... Chociaż zadzwońcie. Albo przyślijcie SMS-a. Tak, i często ja widzę, jak się uda na przykład niezadowolony z życia i uda się, że ktoś zadzwoni, to 95%, że sprawa zostaje rozwiązana. Proszę przyjechać. Proszę przyjechać, oczywiście poprawić, pokazać kto ten samochód. Spróbujemy wyjaśnić, co się stało. Mamy ubezpieczenia, mamy przecież polisy, tak? To nie jest tak, że coś może nie zostać jakby poprawione, naprawione. I tutaj bym zachęcał, bez względu, czy chodzi o nas, czy o kogokolwiek innego, czy w Polsce, czy nie wiem, w Afryce, to trzeba przyjść powiedzieć, tak? Albo napisać. Tak, ale ja sam łapię się na tym, że na przykład, bo przecież też wykonuję gdzieś, pobieram usługi związane, nie wiem, czy z remontem, z budową, z mnóstwem rzeczy, czy z lekarzem. No właśnie, z lekarzem, czy z innymi rzeczami. No to też się łapię, to że się obrażam i nie idę, tak? No ale potem gdzieś rachunek sumienia, bo wątroba wali. Tak, starej szkoły jestem, rachunek sumienia wieczorem się włącza, no i człowiek no mówi, no nie, no przynajmniej mu powiem, tak? Ale wcześniej pewnie, tak jak wiele osób z Państwa, nie mówiłem, obrażałem się. Jeśli zawiniłeś, prawda, mówię, powiedz przepraszam, a jeśli masz jakąś pretensję, to przyjdź i powiedz, może też Cię przeproszę. No tak, bo właśnie, że ktoś mnie pyta, dużo ma Pan reklamacji? No i tak sobie pomyślałem, nie. No nie, ale pomyślałem też sobie, bo jestem człowiekiem rozumnym. No przecież nie mogę wszystkiego dobrze robić, no bo tak. Tylko to ludzie robią. Ale niektórzy nie przyjeżdżają, to chyba byli niezadowoleni. Więc zacząłem to analizować i doszliśmy do wniosku, że po prostu, jak zaczęliśmy tam dobrze przy tym gmerać, jest część, pewna grupa jest obrażona, tak, i jest niezadowolona, do czego też ma prawo oczywiście, tylko wydaje mi się, że często można by było tego wszystkiego uniknąć, a Państwo poszukiwania kolejnych warsztatów i użerania się ze wszystkimi, tak, tylko w sposób prosty po prostu powiedzieć, o co chodzi, i jak możemy to rozwiązać? No, jeśli nas to dojdzie do sytuacji, kiedy na przykład każą Państwu, tak się zdarzy, się słyszy, że ktoś tam każe wynosić albo coś innego. Mam nadzieję, że się udało mi przekazać jakąś esencję tego, co chciałem powiedzieć, mimo że Mirek mi ciągle przeszkadza. I ja Cię wesprę w tym temacie właśnie. Jak będziecie chcieli zajrzeć na mego, prawda, publicznego Facebooka, Niezależny Związek Motorowy Polska, to zamieściłem tam taki z TikToka, YouTubera, który o silniku takim wypowiada się, nie powiem jakiej marki, chyba ma 6 cylindrów, właśnie go rozebrał i mówi tak. Słuchajcie, ten motor ma tutaj tam regulator ciśnienia oleju, który tam na wolnych obrotach rzuca olej i tak dalej. I gwarantuję Wam, powiedział, że ten motor przeważnie przelatuje 120 tysięcy, 150 i nigdy więcej jak 200 nie, bo wał korbowy się zatrze. Czyli potwierdził to, co Ty mówisz, że jakość produkowanych silników od 15 roku, nie? W 2015 roku to one wszystkie nie przelecą więcej jak 200 tysięcy. Choćbyście ten olej zmieniali co 10 tysięcy czy 8. Teraz także jak chcecie, to zajrzyjcie. To jest jego wypowiedź. On robi ten film na YouTube'a.
I Mirek, i tu cię wsparłem. Ale teraz, jak Mirek zaczął, drodzy Państwo, to już teraz powiem. To, co ten człowiek przedstawił, bo ja widziałem ten filmik, on miał rację, tylko gdzieś, jak ty, Mirku, się zgubił w tym tle, bo tak. W tłumie się zgubił. Widziałem. Ten człowiek się zgubił, nie bo... Nie wypowiedział się technicznie do końca. Nie chodzi nawet o sposób wypowiedzi. Tylko my wiemy, którzy się interesujemy elektroniką i tymi właśnie maszynami, o których wspomniałem, wiemy, że od razu trzeba robić soft programu i wyłączyć regulator ciśnienia na wolnych obrotach, bo to jest problem ekologii. Co to klienta za przeproszeniem tak. Chodzi? Motor ma jechać jak stary Mercedes milion kilometrów. Nie, nie ma. On ma przejechać 150 tysięcy według producenta. A 150 tysięcy to niech sobie, wiesz,